Witam Was wszystkich, tutaj Cyzik Maj. I witam Was na odcinku z Facebookiem. Kolejny odcinek z Facebookiem. Dlaczego wystawiam kolejny odcinek z Facebooka? Się mnie zapytacie. Dlatego, ponieważ podczas korzystania z Facebooka już wiele razy natknąłem się na takie posty typu od znajomych właśnie posty typu darmowe do ładowania, ale super, właśnie linki do pewnych stron, które właśnie rozsyłają takie specyficzne spamboty. Na czym to wszystko polega i co to jest spambot? O tym dowiecie się właśnie w tym odcinku. I oczywiście wejdziemy sobie na naszego Facebooka. Przede wszystkim, dlaczego mam czarnego Facebooka? O tym też dowiecie się wszystkiego w outrze. Będziecie mieli link do pobrania dodatku, który mam. I pamiętajcie, jeżeli jakaś aplikacja na Facebooku proponuje Wam zmianę koloru, to też to nie wchodźcie, bo tam to może być zdecydowanie gorzej niż po prostu zwyczajny spambot na Facebooku. Jak sprawdzić, czy ktoś ma spambota? Wchodzimy sobie na profil przykładowego znajomego, wejdziemy sobie na jego czat i klikniemy w niebieski link. Oto ukazuje się nam tablica anonimowego znajomego, na której właśnie mamy pewne linki. Oto są właśnie te linki. Widzicie, tutaj są strony, na przykład super, rozdają darmowe do ładowania. Nic tylko się cieszyć, nic tylko płakać. Superowo, rozdają darmowe do ładowania. I jak widzicie, też próbowałem pomóc swoim starym odcinkiem. Był nagrany chyba gdzieś prawie rok temu. Dlatego postanowiłem też go trochę odświeżyć i nagrać nowy. Jak widzicie, mamy tutaj niektóre ich fizycznie udostępnione linki, a niektóre właśnie udostępnił spamboty. Jak rozróżnić, czy to kolega udostępnił link, czy to spambot? Jeżeli ma się rozróżnić, to przede wszystkim wymagany jest do tego PC, ponieważ na komórce nie zobaczymy czegoś takiego. Przede wszystkim widzimy tutaj pomiędzy datą wstawienia a gronami odbiorców znajomi użytkownika. Widzimy tutaj właśnie taki link do strony i na przykład jest to zresztą po moich obserwacjach najbardziej spamująca strona zainspiruj.pl. Przy okazji nie polecam Wam zdecydowanie wchodzić na tą stronę, ponieważ ta strona głównie jest chętna do tego, żeby zaspamić Wam tablicę. Przy okazji tutaj widzicie jakieś pantofelek.pl, coś takiego, po prostu na te strony nie wchodźcie, po prostu zasypią Wam Facebooka i będzie. Nawet nie wchodźcie w te... nawet zresztą Wam pokażę, o co właśnie chodzi. Na przykład wejdziemy sobie w przykładowy obrazek. Kowalski po raz kolejny gasi panią nauczycielkę. Nawet gdybyśmy mieli dodatek powiększający zdjęcie, to i tak nasza bardzo inteligentna, w cudzysłowie, aplikacja, a raczej jej twórca, pomyślał, żeby po prostu uciąć odpowiednio zdjęcie. I żebyśmy po prostu kliknęli w to tajemnicze okno. Jeżeli ukończyłeś 13 lat, droga wolna! No przecież nawet tutaj nie ma żadnej drogi, moi drodzy. I oczywiście, co się dzieje? Klikamy właśnie w to. Co się dalej dzieje? Zainspiruj, otrzyma następujące informacje. Twoje profilowe, twój profil publiczny, listy znajomych i adres e-mail. I dalej, gdy klikamy OK, aplikacja Zainspiruj chce publikować post na Facebooku w Twoim imieniu. Komu chcesz udostępnić te posty? Proszę bardzo. Oto informacja, przy której gubimy się najczęściej. Aplikacja Zainspiruj chce publikować post na Twoim Facebooku. Najlepiej będzie teraz kliknąć nie teraz i będzie po prostu przy okazji zobaczymy cały obrazek, który jest. I w tym momencie zostaliśmy zarażeni spambotem, jeżeli kliknęliśmy OK, a nie teraz. I teraz chciałbym Wam pokazać, jak takiego spambota usunąć. Przy okazji Wam jeszcze tutaj powiem, że jakie strony też usuwać, bo pamiętajcie, bo właśnie w tej zakładce, gdzie usuwacie, tam mogą być też różne gry, więc jeżeli usuniecie jakąś grę, to możecie po prostu stracić cały progres. Więc na przykład, jeżeli macie spambota na Facebooku, to zidentyfikujcie sobie właśnie po tym i na przykład aplikacje, z których warto nie korzystać, to na przykład Zainspiruj.pl, Wixy i QuickApp24. Takie przykładowe aplikacje, które teraz tutaj widzicie, to pierwsza trójka niepolecanych przeze mnie aplikacji. Jak takiego spambota usunąć?
To jest oczywiście bardzo proste. Wystarczy się tylko na tym znać. Wchodzimy tutaj w tą strzałkę. Tam, gdzie przeprowadzi się wylogowujemy. Wchodzimy w ustawienia. Wchodzimy po boku w aplikacje. I mamy tutaj pięknie spisane aplikacje. Jak widzicie, aplikacji mam aktualnie 22, a zaraz będę mieć 21. Jak na przykład taką gównianą aplikację usunąć? Oczywiście zaznaczona jest teraz tylko ja, więc pewnie coś mi tam doda na Facebooku, ale tylko ja pewnie będę to widzieć. I tak, możemy edytować jej uprawnienia. Co możemy edytować? Może właśnie zobaczyć to wszystko i widoczność aplikacji tylko ja. Na szczęście tylko ja. Dobrze, jak takie coś usunąć? Usuwamy to oczywiście przyciskiem X, który jest obok tego ołówka. Aplikacja zostanie usunięta z swojego konta, klikamy usuń i w tej chwili jesteśmy wolni. Pamiętajcie tylko jednak ważną rzecz. Pamiętajcie, że tutaj jest jednocześnie aplikacja, czyli gra. No po prostu gra. Gra to aplikacja, a aplikacja to gra. No tak można powiedzieć. Na przykład widzicie, mam tutaj 4, 5, 6 gier, 7 gier, w tym 8, jeżeli licząc do gier dodatki, nawet takie nieaktualne dodatki, jak to na przykład jest tutaj przedstawione. Jeżeli chcemy posprzątać nasz problem, to oczywiście wchodzimy na naszą tablicę i wszystko tutaj usuwam. Na szczęście nic mi tutaj nie zdążyło naspamić, więc nie mam po prostu żadnego problemu. Słyszeliście na pewno o antywirusach What the fuck, co ja właśnie powiedziałem? Słyszeliście na pewno o wirusach komputerowych. No przecież nikt na pewno nie ma takiego człowieka, który by o nich nie słyszał. Jak właśnie pozbyć się czegoś takiego w mój własny sposób? Bo właśnie uważam, moja jest to opinia, że nawet w takich antywirusach, może no po prostu w takich antywirusach skaner antywirusowy nie działa, jak na przykład taki program Malwarebytes Anti-Malware, który właśnie Wam zamiar mam pokazać. Tak wygląda jego interfejs. Jeżeli chcecie przeskanować swój komputer, wchodzicie w zakładkę Scan, najlepiej Custom Scan i zaznaczacie wszystkie dyski, a przede wszystkim dysk systemowy. Tutaj najlepiej zaznaczyć wszystkie opcje i wszystkie na przykład swoje pendrive'y. Jeżeli macie czas albo jeżeli Wasz komputer ma czas, no to możecie sobie zaznaczyć wszystko i klikamy Start Scan. Ja jednak nie po prostu Wam i tak to muszę pokazać. Na początek program sprawdzi, czy nie są dostępne jakieś aktualizacje. Jeżeli są, to po prostu klikamy Update Now. Aktualizacje po prostu Wam się automatycznie pobiorą. I po prostu, jeżeli się pobiorą, to automatycznie przejdzie się do skanowania. Oczywiście. Przede wszystkim, jeżeli zminimalizujemy okienko, to nie jest ono widoczne tutaj. Co w takiej sytuacji robić? Po prostu wchodzimy tutaj w tą strzałkę i klikamy program. No i po prostu wchodzimy jeszcze raz w okno programy. Więc jeżeli jesteście wrażliwi, nie wrażliwi, tylko jeżeli zastanawiacie się, czy Wasz komputer jest całkowicie wolny od wirusów, to możecie właśnie to sprawdzić tym programem. Jak właśnie taki program pobrać? Wchodzimy sobie na stronę malwarebytes.org i pobieramy stąd oczywiście wersję free download. Możecie sobie kupić Pro, przy okazji daję tą Wam antywirusa, ale ja mam pakiet free. Jeżeli chcecie mieć też antywirusa, to może aktywujcie sobie pakiet, nie pakiet, tylko aktywujcie sobie okres próbny. Ale pamiętajcie, nie aktywujcie okresu próbnego, jeżeli macie już jednego antywirusa, no bo wiadomo, że to wszystko będzie się wykłócać, więc jeżeli macie antywirusa, to nie włączajcie okresu próbnego. Nawet jeżeli włączycie ten okres próbny, to go nie da się włączyć do jego końca. Więc jeżeli nie macie niepewności co do wirusów, możecie sobie przeskanować tym programem, ale jeżeli jesteście bardzo ciekawi, że tak powiem, no to możecie sobie jeszcze użyć swojego własnego skanera antywirusowego na antywirusie, który już macie. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli pomogłem, oczywiście łapęcia w górę, a się z Wami żegnam. Cześć i do następnego odcinka.